To była dość pracowita noc dla strażaków. W ogóle odnotowaliśmy na godzinę 7 dnia dzisiejszego 65 zdarzeń. Były to zerwane dachy na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, były to poprzewracane drzewa, były także uszkodzone linie energetyczne oraz uszkodzone pojazdy. W Wieruszowie na jednym z bloków został uszkodzony dach i te elementy konstrukcyjne dachu, które spadały na dół, uszkodziły samochody. W działaniach uczestniczyło 30 zastępów Straży Pożarnej. Tutaj nadmieniam, że te zgłoszenia cały czas jeszcze wpływają, czyli tych zdarzeń na pewno będzie jeszcze więcej. Są budynki, gdzie te dachy całkowicie, są budynki, gdzie tylko częściowo, między innymi zerwało też dach na częściowo, pokrycie dachu na kościele w Czastarach. Natomiast, jak powiedziałem, to są nie tylko budynki mieszkalne, ale także różne gospodarcze. Także u nas generalnie wszystko zakwalifikują jako zerwane dachy.